Cyryl Ratajski, przedwojenny prezydent Poznania, symbol poznańskiego samorządu. Na jego postaci znajduje się pewna skaza. Młodszy syn, Kordian. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wyrok wykonać. To dzięki prezydentowi Ratajskiemu powstały targi poznańskie. Jego prezydenturę poznaniacy wspominają jako czas, kiedy chodniki były czyste, a osobiście doglądał tego sam prezydent. To również za jego czasów gruntownie wyremontowano ulicę Paderewskiego w jeden weekend. Za jego kadencji zbudowano nowe mosty, spalarnie śmieci, miasto znacznie zwiększyło swoje terytorium. Zamienił Poznań z miasta garnizonowego, pruskiego, twierdzy, silny, prężny ośrodek gospodarczy, ekonomiczny, społeczny, kulturalny, ważny. Taką prawdziwą stolicę polskich ziem zachodnich. A sam po kilku latach rządzenia miastem wyjechał do stolicy Polski, gdzie objął ważne stanowisko w rządzie Rzeczypospolitej. Przez okres blisko 2 lat był ministrem spraw wewnętrznych. W związku z tym wówczas przerwał jakby prezydenturę miasta Poznania. Gdy wrócił, kontynuował swoje światłe rządy w Poznaniu. Choć zadłużył miasto, to znacząco wspomógł zorganizowanie w Poznaniu powszechnej wystawy krajowej, co dało początek międzynarodowym targom poznańskim. Poznaniacy regularnie wybierali go na prezydenta miasta. Ponowny wybór w 1934 roku przytłaczającą ilością głosów. Władze sanacyjne, legionowe zablokowały jego wybór, wyznaczając własnego komisarza. Choć nie mógł działać w samorządzie, Ratajski nie usunął się w cień życia publicznego. Był udziałowcem wielu spółek, kierował też zakładami chemicznymi w Luboniu. Udzielał się w różnego rodzaju towarzystwach czy spółkach miejskich, tak? W związku z tym w jakiś tam pośredni sposób nadal wpływ na rozwój Poznania miał. Cyryl Ratajski mieszkał w willi w podpoznańskim Puszczykówku. Tu skupiało się jego życie rodzinne, a było ono ciekawe. Jego starszy syn, Ziemowit, był odpowiedzialny i dobrze wykształcony. Młodszy, Kordian, bardziej cenił życie towarzyskie niż akademickie. Był lekko duchem, który potrafił wykorzystywać swoją pozycję. Na przykład, kiedy ktoś zadzwonił, potrafił odebrać telefon słowami: tu syn prezydenta. I ten syn prezydenta powodował wiele kłopotów rodzinnych. Był głównym bohaterem wielu skandali w przedwojennym Poznaniu. Ważna dla niego była pozycja w śmietance towarzyskiej. I interesy, czasami ciemne, do których ojciec musiał dopłacać. Ojciec nie przekazał mu tych swoich udziałów, nie wdrażał go w sprawy ekonomiczne, te ściśle rodzinne. Bliżej tego był Ziemowit. Gdy wybuchła wojna we wrześniu 1939 roku, Poznań był gotów do obrony tylko przez parę dni. Już 4 września uciekły władze państwowe i samorządowe. Bombardowania z powietrza, armia Poznań, oddziały armii Poznań już z Poznania, z Wielkopolski zaczęły się wycofywać. Łącznie z policją państwową, łącznie ze wszystkimi autobusami, komunikacją miejską, wysadzone mosty. Zaczęły się rabunki mieszkań i sklepów opuszczonych przez uchodźców. W Poznaniu nie było żadnej władzy. Niemiecka jeszcze nie zdążyła nadejść, a Polska uciekła. Zostało tylko kilku rajców. Delegacja radnych przyjechała do Puszczykowa. Poprosili Ratajskiego, by pomógł zaprowadzić porządek w opuszczonym przez władze mieście. Po krótkim namyśle Ratajski zgodził się. Nie chciał, by anarchia zapanowała w jego ukochanym Poznaniu. Cyryl Ratajski był wieloletnim zasłużonym prezydentem Poznania. Władze sanacyjne pozbawiły go tej funkcji. Jednak to właśnie były prezydent miasta opanował sytuację w Poznaniu po ewakuacji władz polskich i przed nadejściem Niemców. To Cyryl Ratajski oficjalnie przekazał władzę Niemcom na salach ratusza. Wiedzieli więc, jaką rolę pełnił. Pytanie tylko, czy domyślali się, że taki praworządny Polak, który oddaje władzę okupantowi, zaangażuje się później w podziemną walkę przeciwko niemu. Na początku okupacji jednak Ratajski w pewnym sensie współpracował z Niemcami. Przekazywał kolejne obiekty. Wchodził w skład różnych spółek, zarządów państwowych, chociażby poznańskiego radia. Niemcy o tym doskonale wiedzieli. Mimo tej jego postawy Niemcy zaliczyli Ratajskiego razem z innymi ważnymi postaciami przedwojennego Poznania do grupy zakładników. Nie został zamknięty, ale wyznaczono mu areszt domowy. Jako rękojmia, tak, jako zabezpieczenie
przed wszelkiego rodzaju atakami czy elementami agresji wobec żołnierzy niemieckich. Niemcy wprowadzali w Poznaniu swoje porządki. Do opuszczanych mieszkań wprowadzali się Niemcy z Republik Nadbałtyckich. Już na początku okupacji Ratajski zaangażował się w działalność konspiracyjną. To tutaj chociażby z powodu obecności Ratajskiego i innych przywódców podziemnego państwa ta konspiracja rozwijała się dynamiczniej. Do pierwszej wsypy, to jest dopiero rok 1941-1942. Ale jeszcze wcześniej, w połowie 1940 roku, Ratajski został wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa do Centralnej Polski. Pierw trafił na Kielczyznę, pod koniec roku 1940 trafił bodajże do Warszawy, gdzie został, no, wraz z przybyciem do Warszawy, został mianowany delegatem rządu na wychodźstwie na kraj. Teraz Ratajski pełnił de facto rolę wicepremiera. Był najważniejszym łącznikiem między rządem londyńskim a okupowanym krajem. Ukrywał się w Warszawie pod fałszywym nazwiskiem. Starał się podporządkować sobie powstające organizacje wojskowe, ale też organizował władzę cywilną. Tajną oświatę, liczne uniwersytety. Także na ziemiach zajętych przez Sowietów. W połowie 1942 roku składa dymisję ze względu na stan zdrowia i po paru miesiącach umiera. W czasie, gdy Cyryl Ratajski organizował państwo podziemne, jego młodszy syn Kordian trafił do obozu koncentracyjnego. Wydaje się, że był on znakomitym materiałem na konfidenta. Po pierwsze, był synem ważnego przedwojennego polityka, a po drugie, łatwo go było przekupić, bo cenił sobie luksus. Obóz koncentracyjny mógł dla niego oznaczać tylko śmierć. Na szczęście niedługo został zwolniony. Po kilkunastu dniach ponownie aresztowano, zaprowadzono na Gestapo. Dostał propozycję wręcz nie do odrzucenia. Wraca do obozu, co się wiązało z rychłą śmiercią, albo współpracuje z Niemcami. Według jednej z wersji Kordian Ratajski został aresztowany po to, by zdradził Niemcom miejsce pobytu ojca. Tu się pojawiają te niejasności, bowiem Niemcy doskonale wiedzieli, gdzie Cyryl Ratajski się znajduje. Bo to jeszcze było w momencie, kiedy Cyryl Ratajski był tutaj w Wielkopolsce. Po zwolnieniu z aresztu Gestapo wysłało Kordiana Ratajskiego do Warszawy. On sam twierdził potem, że natychmiast zgłosił to pewnej konspiracyjnej organizacji. Tymczasem była to grupa założona przez byłego szefa Polskiej Straży Pożarnej, całkowicie na usługach Gestapo. W czasie wojny Kordian już pracował na własny rachunek, bo obracał dużymi pieniędzmi. No, on je potrzebował do różnych imprez towarzyskich z udziałem wyższych oficerów niemieckich, gestapowców. Kordian nie ukrywał tego, że znał dobrze niemieckich oficerów i był wielokrotnie widywany na ulicach w ich towarzystwie. Skoro nie ukrywał swoich kontaktów, to raczej nie mógł być tajnym współpracownikiem. Może gdzieś w planach Gestapo figurował, ale ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście był albo byłby wartościowym graczem. Nie, bo był rozpoznawalny, lekko duchem, nieodpowiedzialnym. Niemcy nie mieli stuprocentowej gwarancji. Był dla nich potrzebny do wykonywania zadań jednostkowych. Wiadomo, że jesienią 1941 roku przebywał w Krakowie i planował udać się na teren Ukrainy zaatakowanej przez Niemców, a stamtąd przedostać się za granicę. Czy chciał to zrobić na zlecenie Gestapo, czy też chciał przed nim uciec, nie wiadomo. Nie zachował się żaden dokument potwierdzający, że Kordian Ratajski został współpracownikiem Gestapo. Można tylko przypuszczać, że zobowiązał się do donoszenia. Cyryl Ratajski zostaje delegatem rządu na kraj. W tym czasie jego młodszy syn Kordian podejmuje współpracę z Gestapo. Cyryl Ratajski umiera w 1942 roku. Kordian Ratajski był wielokrotnie widywany w towarzystwie agentów Gestapo i na pewno utrzymywał bliskie kontakty z Niemcami. Jednak wykorzystywał je również po to, by pomagać Polakom. Nie ulega wątpliwości, że Kordian był bardzo aktywny podczas okupacji i funkcjonował pomiędzy okupantami i okupowanymi. Jest udokumentowany co najmniej jeden przypadek, w którym Kordian Ratajski wykupił z aresztu jedną osobę,
aresztowaną przez gestapo. To historia powstańca wielkopolskiego, właściciela majątku ziemskiego koło Gniezna, który po wywiezieniu do generalnego gubernatorstwa trafił do aresztu koło Dębicy. Ratajski wykupił go za 5000 marek. To była naprawdę niewielka kwota. Tymczasem brakuje informacji o tym, żeby Kordian swoim donosem komuś poważnie zaszkodził. Gdybym miał coś bardzo poważnego na sumieniu, doprowadzenie do utraty życia przez kogoś ze swoich współpracowników czy Polaków, zapewne by się gdzieś ukrył pod innym nazwiskiem. Podczas okupacji często uciekano do lasu. Nie tylko, żeby ukryć się przed Niemcami, ale też konspiratorami z innych ugrupowań. W pierwszych dniach powstania warszawskiego Kordian Ratajski zostaje zatrzymany przez powstańców. Przechodził z dzielnicy niemieckiej do opanowanej przez Polaków. Miał przy sobie niemiecką przepustkę i 10 tysięcy złotych. Deklarował, że chce przejść na stronę powstańców. Ci mu jednak nie uwierzyli. Uznali, że próbuje na zlecenie gestapo przedostać się do Śródmieścia, by informować Niemców o ruchach powstańców. Żandarmeria postawiła go przed sądem. Zastanawiamy się, czy wszystko w tej sprawie zostało we właściwy sposób wykonane. Podczas procesu Ratajski przyznał, że został jeszcze przed powstaniem aresztowany przez Niemców za handel walutą, ale zwolniono go, zaopatrzywszy w przepustkę i 10 tysięcy złotych. On sam twierdził, że czuł się Polakiem i chciał zwrócić dokumenty i pieniądze. W ciągu jednego dnia osądzony, bez specjalnych dywagacji kazuistycznych, dochodzeń. Politej Polskiej. Wyrok wykonać. Wątpliwości może budzić choćby tempo rozstrzygnięcia tej sprawy. Trwają walki i nie ma czasu na jakieś dokładne analizy. Tak działały sądy, tak działali Polacy w tych pierwszych dniach powstania. Trzeba też pamiętać, że kontrwywiad Armii Krajowej już dużo wcześniej miał jakieś informacje o współpracy Ratajskiego z okupantami. Gdyby były mocne i twarde dowody na to, że ta działalność jest szkodliwa, spotkałby go los osób, które za tą konfidencję, za współpracę zostały z wyroków sądów podziemnych rozstrzelane jeszcze w trakcie trwania okupacji. Podczas okupacji sądy specjalne wydawały różne wyroki na osoby współpracujące z Niemcami, poczynając od kary zniesławienia przez ogolenie głowy, a kara śmierci była najsurowszą. Zastosowano ją w całej Polsce kilkaset razy. Gdyby ta rozprawa miała miejsce przed powstaniem warszawskim, zakończyłoby się to na innej karze. Żandarmeria powstańcza musiała być bardzo czujna i być może w tym wypadku była zbyt czujna. Podobnie Wojskowy Sąd Specjalny być może wydał zbyt surowy wyrok. Ale żeby to stwierdzić, trzeba najpierw przeczytać dokumenty sprawy Kordiana Ratajskiego. Wszystkie dokumenty Wojskowych Sądów Specjalnych z czasów Powstania Warszawskiego zostały ukryte, zamurowane w piwnicy kamienicy przy ulicy Chorzej w Warszawie. Kiedy po wojnie Urząd Bezpieczeństwa próbował do nich dotrzeć, zastał tylko pustą dziurę i kilka walających się kart. Thank you.